nadal jesteśmy w temacie związanych z Polską, z polskim parlamentem, z tą sytuacją, jaką mamy do czynienia. A teraz może się przypatrzymy problemom dziennikarzy, bo tak tutaj od tego się zaczęło. Dziennikarze, niektórzy zaczęli się oczywiście skarżyć, że jest im zabierana wolność, możliwość pracy i tak dalej, i tak dalej. Mam teraz połączenie z panem posłem, chociaż chcę zaakcentować bardziej nieposerskość, ale właśnie pracę w mediach. Pan poseł Wojciech Skurkiewicz kiedyś był dziennikarzem, był także rzecznikiem prasowym Ministerstwa chyba Ochrony Środowiska, jeżeli się nie mylę, tak? Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże. Dlatego się pytam, bo pan był dziennikarzem, który relacjonuje i tym, który ma kontakt z mediami. Jak to naprawdę jest, jakie to problemy mają dziennikarze w polskim parlamencie, gdzie chcą wchodzić, co chcą widzieć, kto im przeszkadza, bo tak wokół tego zrobiono wielki szum, a tu trzeba powiedzieć, jak jest naprawdę. Niewiele jest parlamentów na świecie, gdzie dziennikarze mają tak swobodny dostęp do parlamentu jak w Polsce. Przypomnę, liberałowie powołują się na Parlament Europejski, a w Parlamencie Europejskim są specjalne strefy, gdzie są przeznaczone na dokonywanie wywiadów, na rejestrowanie rozmów z politykami. Do pewne miejsca mogą wchodzić, gdzie nie mogą wchodzić dziennikarze, także w moim przekonaniu nie powinno nas to absolutnie oburzać, ale myślę, że najważniejszą kwestią jest ta, że są pewne stacje, są pewne dzienniki, czy mówię tutaj konkretnie o stacje telewizyjne, które są bardziej uprzywilejowane niż inne. Ja przypomnę, że za rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy to niektóre stacje telewizyjne miały możliwość wchodzenia w tak zwane kuluary, czyli to bezpośrednie zaplecze sali posiedzeń sejmowych, tylko że tam wtedy, jak Platforma rządziła, to w kuluary mógł wchodzić tylko TVN i mógł wchodzić Polsat i telewizja polska. Na przykład telewizja Trwam nie miała takiej akredytacji, nie miała dziennikarzy telewizji Trwam możliwości wchodzenia do niektórych. Te propozycje, które zostały zgłoszone, zmierzające do ucywilizowania przede wszystkim pracy dziennikarskiej, wskazują na to, że naprawdę jest wielka potrzeba zmian. Ale pani minister Kaczmarska, szefowa Kancelarii Sejmu, podczas piątkowego spotkania, spotkania w tym wiadze, są uczestniczyłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, uczestniczył w nim przedstawiciele wszystkich parlamentarnych partii politycznych, stwierdziła jednoznacznie, żadne zmiany dotyczące dziennikarzy w parlamencie nie będą wprowadzone w życie dokąd nie zostanie podjęty wspólny konsensus i wszystkie redakcje, redaktorzy naczelni poszczególnych mediów nie zaakceptują tej zmiany. Pani minister Kaczmarska powiedziała, że może to być w styczniu, może w lutym, a może dopiero na koniec pierwszego kwartału. Tuż po tym spotkaniu polityk Nowoczesnej, posłanka Nowoczesnej wybiegła do dziennikarzy, okrzyknęła, że 1 stycznia będzie zakaz wyjścia dla dziennikarzy do Sejmu. No nic bardziej fałszywego, kłamliwego, powstania żadnych takich kwestii nie było poruszanych. Dziennikarze mają nieograniczony wstęp do parlamentu, dziennikarze mają nieograniczone możliwości relacjonowania tego, co się w parlamencie dzieje. Jestem przekonany, że tak pozostanie. Mamy wiele problemów z rzetelnością tej relacji. Jest wiele takich mediów, które do tej rzetelności wręcz urągają relacjonując to, co się dzieje w parlamencie, to się dzieje w Sejmie, w Senacie, czy w ogóle w publicznym życiu politycznym. A rzetelność przekazu, obiektywność przekazu powinny w pierwszej kolejności przyświecać prac dziennikarzy. No właśnie, też panie pośle, który jest na stronie, czyli na portalu w polityce i czytam tutaj problemy z sygnałem. Oczywiście to nie jest, może nie jesteśmy adwokatami telewizji polskiej, no ale jednak to jest też nadawca, który przekazuje informacje, wiadomości, szczególnie info i się mówi, że właśnie emiter, który stoi za tym przekazem, notabene został sprzedany przez właśnie 2 lata temu, 3 lata temu przez Telekomunikację Polską, ale tam główną rozgrywającym jest Witold Grabos, człowiek bliski SSD-IPO, który właśnie tam się też znajduje. To też nie ma chyba przypadków. Okazało się, proszę państwa, że Polska jest nie ma śnieżyc, nie ma huraganów, a zaatakowana przez plus
skrzydły na szerszym kępie, no i cały ten system, szanowni słuchacze, przez te pluskwy komunistyczne, bo ten komunizm wypija krew z Polski. No i to takie stare dziady, emeryty, tu łażą z siatkami i pozabierać im emerytury, pozabierać im renty i niech dostają po 500 zł, a wtedy będą wiedzieć, jak ludzie normalnie powinni żyć sprawiedliwie. Porówno, wojny nie ma. No, na wojnie to by dostał pasek skórzany do zeżarcia. Czyli państwo widzą, wychodzi na przykład tak, Krystyna Pawłowicz z Sejmu jest atakowana, musi wyjść pod eskortą policji. No to przepraszam bardzo, jacy są ludzie w Polsce? Ci, którzy mają renty w rodzinach komunistyczne, proszę państwa, ubeków, którzy bili, mordowali, to mają duże pieniądze. No to teraz chodziło tylko o to, żeby wyrównać, żeby zabrać to. A jeżeli tego się broni, no to nawet dziecko zrozumie, o co chodzi. Nawet dziecko małe zrozumie, o co chodzi. Na czym to wszystko stało? No. Pluskwy komunistyczne otoczyły całą tę Polskę, mogły ją zeżreć, bo wiecie państwo, mamy tutaj żywe przykłady też na Saskiej Kępie, jeszcze inne będziemy podawać. To na Saskiej 48 na bloku jest kartka: proszę zamykać okna, bo pluskwy chodzą po ścianach. No. A to ciężko wyplenić jest. To jest bardzo ciężko wyplenić. W rynkach niemieckich, no to wyszło na to, że też światło jest w rynkach niemieckich, gaz. Myśmy kontrakt zawarły na światło, na prąd, no nie jest źle, na prąd. Dziękuję. Ale to trzeba uważać, bo oni by chcieli krew ssać. Chodzi o krew. A krew należy do Boga, krew państwa trzeba oddać z drugiego jachtu, bo krew jest święta. Najlepiej mają świadkowie Jehowy, którzy tutaj nic, zresztą ich nie ma. No to przecież nawet pierwsi chrześcijanie kiszki nie jedli, pisał Józef Flawiusz. Pierwsi chrześcijanie nie jedli.
pierwszym wieku nie tylko Józef Flawiusz, o tym pisał Flawiusz, ale inni. I to mówię dla tych, którzy nigdy nie znają historii chrześcijanizmu, nie znają dla duszków, bo już to słowo nie jest takie popularne jak w XX wieku, kiedy no, u nas tacy wielki artyści mówili dupki, dupki, dupki. No, wszyscy to są poza teatrem dupki, dupki, dupki. No ale jak teraz wszyscy do teatru mogą przyjść na, do galerii, na wernisaż, chociaż teraz taka baba wiedźma się z piwnicy postrzegła i pilnuje, żeby tylko na zaproszenia, tylko na zaproszenia. Tylko na zaproszenia, tylko na zaproszenia. Zaczęła pilnować, no ale ogólnie do teatru dużo ludzi może wejść teraz. No, którzy kochają ładne rzeczy, kochają sztukę i Bogu dzięki, niech sobie wejdą. Nie ma teraz takich podziałów, jak kiedyś były. No, zobaczymy, co się będzie. Słuchajcie, że w tym czasie świątecznym o takich świątecznych tematach mówimy, no ale taka jest rzeczywistość. Niech będą te polańskie święta, ale dziękuję Państwu. Że niech jakiś pokój, radość z tego wynika. No zobaczymy, co to będzie, bo mi się te Babilony się dokładają. Szanowna Pani Minister, Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowny Panie Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. To naprawdę piękny dzień, dla nas, którzy tą sprawę traktowaliśmy i traktujemy jako niezwykle ważną i piękny dzień dla Solidarności, która ujęli się posłowie opozycji oraz protestujące na ponad 3 lata. Jakie są efekty dzisiejszego 2012 roku protestowała przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego. Przepraszam, podwyższeniu wieku emerytalnego. Przypomnę, proszę Państwa, że cała sprawa rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy ten element stał się bardzo poważnym argumentem w kampanii wyborczej parlamentarnej wówczas. Wtedy to Donald Tusk, który kandydował na urząd premiera, zobowiązywał się, że podwyższenia wieku emerytalnego nie będzie. Niestety, na tym Facebooku w 2012 roku, a więc niedługo po tym, jak wybory się rozstrzygnęły, jak na inny temat, a to, że Szydło brzydka, zrobił coś, czego to, że polityk nigdy zrobić nie powinien. I zdradzają przez to brak kultury, brak cierpliwości. Sena została przeprowadzona ustawa podwyższająca takich rzeczy podstawowych. Brak. No niestety, polskie państwo jest psychologicznie nienauczone. No to więc porobili szpitale są psychiatryczne, żeby ludzie się mogli badać i jakieś renty mogli też dostawać, ale żeby się okazało, co komu się należy. 17 psycholożek, jak ciebie trzeba dać. No to ludzie się powinni ogólnie nauczyć tego. Nie krytykuj, nie oceniaj, a mów od siebie. Jak na Facebooku, czy na Saskiej 48 na dochód. Pełno tych pluskiew. I teraz jak coś powiesz, to ta pluskwa z tej strony, a tamta pluskwa z tamtej strony ciebie zaatakuje i będzie krytykować. A że jesteś brzydka, a że jesteś taka. Czyli nie na temat, nie na temat. Namalowali Szydło brzydko, nie brzydką, niech ona będzie najbrzydsza na świecie, ale co to ma do tego, prawda? Czyli postulat kampanii wyborczej. Dogadali się jak kulawy ze ślepy, dogadali się. A potem kampanii parlamentarnej. Się wszyscy znają, jak kulawy ze ślepym. No na tej zasadzie, że wiecie Państwo, po żydowsku od tyłu. A to nie może tak być. Normalnie pan obieca, że obniżycie wiek emerytalny. To, co nam zrobiono, jest niesprawiedliwe. My nie chcemy pracować do 67 roku życia przymusowo.